Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was dzisiaj w najprawdopodobniej ostatnim odcinku z pierwszej części Wyspy Mrozu, więc tak. Jak dobrze pamiętacie, w ostatnim odcinku zajmowaliśmy się załatwianiem pewnych gości z tego portu. No i w dzisiejszym odcinku, tak jak jest zapisane na, jak tu mi zapisał Rembex, idziemy do obiektu Snow, by zająć się, chyba najprawdopodobniej chodzi o tego questa. O tego, czyli muszę zdobyć kartę aktywacyjną, żeby... Czekajcie, że sobie przeczytam. Uratować wyspę, wyciągając kartę aktywacyjną z reaktora. I aby to zrobić, musimy pójść na... Najprawdopodobniej na North West. Bo to jest... Nie, to jest zachód. North East, tak. I czekajcie, ja to sobie zobaczę. Tak, północny wschód, czyli musimy iść North East. I tak to będzie mniej więcej w tą stronę, więc tak. W ostatnim odcinku dużo się zdarzyło na tym porcie. Jestem tego świadom. No i dzisiaj to będzie ostatni odcinek z Wyspy Mrozu. Pierwszej części. Dobra, jestem z powrotem. Someone get to my house. Znaczy nie. A po prostu ktoś mi wszedł do pokoju. Nie będę już po angielsku tam gadł. Ale wiem, że niektórzy lubią jak when I'm speaking in it. I mean English, you know. Dobra, you know. Dobra, więc tak, teraz będziemy musieli jak najszybciej się tam dostać, bo ja chcę to skończyć. Teraz. Pokojowy, kuźwa. Dawaj mnie łatwy, dobra. Ale wpierw zanim to, muszę napić się wody. Dobrze, że tutaj jest mnóstwo tej wody, tak, że nie będę miał żadnych problemów. Jeszcze jest napisane, że w razie problemów na... od stacji radiowej na zachód, ale ja wam powiem tak. Ja nie mam w ogóle chęci już tam wracać do tej stacji radiowej, już nie pamiętam gdzie co jest, już wolę iść według odpowiedniego direction. Ech, kurczę. Wiecie co, w ogóle miałem w planach, jak wiecie, zrobić dla was 3 odcinki, ale może być trochę problem. No wiecie, zapytacie się jaki? Otóż w tym tygodniu będę miał znowu dużo sprawdzianów. Ale najprawdopodobniej może być tak, że mogą nam zamienić na zdalne, jeśli sytuacja w kraju się pogorszy ze względu na wirusa. No cóż, będzie jak będzie. Mi to tam na razie obojętnie. Ale wiem na pewno, że mam mnóstwo rzeczy do nauki. Tego jestem na 100% pewny. Bo ja mam tak. Z rzeczy, które ja muszę sobie podćwiczyć, więc tak. O kurze. Czekajcie, co ja takiego muszę podćwiczyć? Woda. A tak, muszę sobie podćwiczyć angielski. Wiem, głupio to z moich ust brzmi, bo jestem dobry w angielskim, ale z tą nauczycielką, z którą mam, się po prostu nie da. O ile wcześniejsza nauczycielka była spoko, to ta już z angielskiego to nie. Nie da się z nią po prostu. Niestety. Wolę innego nauczyciela. Jak mój na przykład nauczyciel z angielskiego z gimnazjum lub nauczycielka, którą miałem w pierwszej liceum. To byli świetni nauczyciele, a teraz przez to, że brakuje nauczycieli, dali nam kogoś nie do końca. Nie do końca spełnia wymogi. W większości mojej klasy i moje. Dobrze. Teraz mam powtarzać, nie chcę tego. Tak, idziemy. Raczej będzie jak się okaże, że tam nic nie ma i zaraz dojdę na skrawek mapy. A nie, jednak coś jest. Bo widzicie, bo tam się podnosi coś. A może to jest koniec mapy?
Yep, this is the end of this map. Okej, okay, trzeba wrócić. Szukanie czasami pewnych miejsc jest naprawdę wymagające. No kuźwa, to miał być północny wschód. Halo. Tak nie można. Jakie żałuję, że nie ma tutaj kreatywa. Mógłby... Czasami byłoby mi szybciej znaleźć pewne miejsca. Nie korzystałbym jakoś... Nie, dobra, dobra, dobra. Nie, to jest głupi pomysł. No. Nie chcę ice cube'ów, kurde. Dajcie mi w spokoju znaleźć obiekt, snow. Ja chcę się pozbyć tych ludzi. Trzeba zabić kurna tych ludzi, jak to pewna osoba powiedziała. Dobra, trzeba iść na górę. Powiem tyle, jak nie znajdę tego miejsca w ciągu najbliższych minut, to wiecie co ja zrobię? Wezmę, użyję specjalnej broni i to bronią jest zasięg renderowania na maksa. Czasami trudno jest znaleźć niektóre miejsca niestety. Kurczę. Nie, ale z tą nauczycielką się nie da, z angielskiego, kuźwa. O ile nie mam problemu z polskim i z historią, dla mnie to tam... Okej, nauczyciele, to z angielskiego się po prostu nie da. Nie da się. A żałuję, że nie mogę pójść do innej klasy, bo ja trafiłem z tego powodu, że żeby było równo, trafiłem do podstawowej zamiast do rozszerzonej. I'm mad about this. But I hope this will change. Oh, you fucking can't. What did you get here? Get out of here. Znikaj stąd. No. Upichunstwot, dobra. Spytacie się, po co idę na górę? Otóż chcę właśnie użyć mojej tajnej broni, która się nazywa zasięg renderowania na maksa. I znaleźć to miejsce, bo widzę, że to niestety nic z tego nie będzie. Kuźna, no ja się kiedyś kurzę na te ice cube'y z tej modyfikacji. Ale wiem, że da się z tego wodę zrobić, dlatego nie jestem na to zły. Dobra, no dawaj, wchodź na górę. Ja chcę znaleźć ten obiekt. Później czytać dziady. Dobra. To jest smutne życie człowieka, który chodzi do drugiej liceum i jego... Niektórzy nauczyciele są po prostu okropni. A to wszystko przez to, że jest wirus i nauczyciele sobie idą do innych szkół. Kurna. Tyle ciekawych nauczycieli było. A niestety wszystko się zwaliło, przez co? Bo wirus i nauczyciele uznali, że będą uczyć w innych szkołach. Nie no, zarąbiście. Dobra, macie. Tak, gotowi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i... Niedorzeczna, tak. Dawaj. Pokaż mnie. Przepraszam za wszelkie wścinki, ale... No niestety. Czekajcie, wezmę na pokojowy, żeby było prościej znaleźć. To jest West. Southwest i szukamy teraz. Ale ścina! Nie, weźcie, to się nie da po prostu. Dobra, wiecie co?
Wezmę na to 8 i poszukam sobie, robię cięcie po prostu. Guys, we found this. Spytacie się, jak to zrobiłem? Żeby nie było, game moda nie użyłem. Tylko wróciłem się z powrotem do portu i poszłem bardziej tamtą stroną, ale okej. Więc tak, teraz leca go to. Zasięg renderowania, tak jak było mówione, na 8. I jesteśmy w placówce idiotów. Tych głupich idiotów, dobra. Dobra, i teraz najważniejsze. Wrogie stworzenie 42%, okej. To jest oto, panowie i panie, obiekt Snow. Gincie! Nie psujcie mojego, jak zwykle, bystrego planu. Główna baza Snow, zakaz wstępu cywilom. Możecie mnie w pupę pocałować. Robimy jak Niemcy w 1939. Pierdzielać. A Creeper możesz to wysadzić, jeśli chcesz, bo i tak już tu nikt nie pożyje. To się nie da, no nie chce się zapalić, no. O co chodzi? Mam lepszy pomysł. Dobra, wchodzimy szybko na górę i sprawdzamy wszystko. Tu nic raczej nie ma. Dobra, widzowie. Co to jest? Śluza, baza główna. I to, że jest śluza, baza główna? A to jest magazyn, okej. Okay, no to najpierw idziemy w magazyn. Już nie żyjesz. No ty głupi gnoju, walczysz po stronie tych głupich zombiaków. Gin. Tak, wszystko trzeba oświetlić. Chodźcie wy głupie. No one can win with me. O kuźma. Ja nie wiem, co to jest. Drewno. Dobra, powiem wam tak. Czy za B2 kotłownia? Okej. No i za fajne dźwięki, powiem wam tak. Ponieważ to jest koniec. To tak. Jako taką końcówkę zrobimy największy oręż, jaki potrzebował ten świat. Na weekend tied those fuckers, ale zobaczmy najpierw, co my tu mamy. Węgiel. Znaczy, to nie powinienem już tego zbierać, bo to już za bardzo niepotrzebne, ale wiecie, no może być tak, że to jeszcze jest dłuższe. Żelazo wezmę po prostu. Po prostu dla własnego szczęścia. Nie, to nie jest niepotrzebne. To jest pokój inżyniera. Panie inżynierze, widzę, że my tu mamy nota prawe i skutery. Dobra, zobaczmy. Naprawa. Wezwaliśmy techników do naprawy śluzy A1. Od wczoraj nie chce się otworzyć przez zamarznięcie mechanizmów wewnętrznych. Inżynier Barnes. Skutery. Do śluzy A2 przybyły skutery śnieżne z zaopatrzeniem. Simon Gere osobiście wstawił podczas wyładunku. Okej. Okay. Dobra, nic my tu nie mamy. I
teraz sprawdzę po kolei tutaj. Zium, dobra, ale obstawiam, że większość tych rzeczy to ja odstawię potem. Bo tu nie ma nic zbyt ciekawego. Zbytnio nic ciekawego. A nie, jest, proszę, notatka. Jakbym nie sprawdzał, to bym nie znalazł. Załadunek. Mike, czy rozkaz z załadunkiem jest ciągle aktualny? Podobno macie wysyłać świartkę zapasów substancji do GIS-u. Nie chcę stracić reputacji w oczach Gera, odpisz jak najszybciej, Max. Okej. Okej. I tu nie widzę ciekawego. I teraz tak. Ty. Coś tam słyszę, że coś tam chodzi i jestem pewny, że to jest Creeper. A co by innego tak nóżkami typało? Dobra. Do bazy głównej zaraz wejdziemy, tylko chcę zobaczyć dokładnie wszystko. Obstawiam, że to może być ostatni odcinek naszej przygody. Po cholerę ja żelazo biorę. Znaczy... No właśnie, w sumie po cholerę ja żelazo biorę, ale dobra. Po prostu dla własnej świadomości, że jestem bogaty. W tym świecie. Tam jest jakiś pokój? Nope. A czy tu jest coś ciekawego jeszcze? Yes. Wiecie co, ja to zaraz chyba wyrzucę, bo tu nie ma za bardzo sensu. What ty? A patrz co ja mam. A, nie, dzisiaj. Dobra, jeszcze tylko jeden. No, miał być zwrot do nadawcy, a dostałem zwrot... Niczego zwrot dokładnie. Wywóz skuterów. Dobra, mam stack, stacz mi. Skutery mają zostać wysłane do stacji radiowej, by odtransportować kilku wrogów korporacji. Taki rozkaz wypowiedział dziś Simon Gerr. Okej. Okay. Teraz idziemy do śluzy numer B2, kotłownia. What we have here? Tam się chyba w ogóle wejść nie da. Nie da się? Nie da się, dobra. Widzowie. Teraz czas na ostatnią rzecz. Baza główna. Zaraz. To nie tutaj? Wait, no jak nie tu? No jak? What ty dziadzie jeden? Zaraz, czy to w takim razie oznacza, że tam też jest przejście? Jest taka możliwość, ale jeśli się okaże, że to można było w inny sposób tam wejść, to będę zły na siebie. Oh shit. Coś ty! Wody! Nie mam wody! Albo mam! Nie! Ale chytry dziad. Byś mnie zaskoczył. Gdybyś mnie nie bił, to bym ci dał wody. Byłeś oponentem, którego trzeba było niestety się pozbyć. O kurde. Teraz przeczytamy anonima. O kurde. Stary, ty nie wyglądałeś, jakbyś potrzebował wody, tylko czegoś bardziej z finezją. Nie pytajcie się, o co mi chodzi, dobra. No ile tych notatek, no spokojnie. Człowiek chce po... Masz. Dobra, czytamy wszystko po kolei. Najpierw zaczniemy od anonima. Dlaczego to wszystko się zaczęło, jak oni mieli cel w zrobieniu tego wszystkiego, czy oni są jeszcze ludźmi? Można zadawać dużo pytań, bo ich działań jest tyle, że do śmierci bym nie policzył. Śmierci, które nadejdzie niebawem, zamknął nas tu za głoszenie prawdy. Nadejdzie dzień pomsty, spotkajmy się wspólnie u szatana, anonim. O kurde. Chłopie, oni już się mogą spotkać z szatanem, bo ja ich się pozbyłem. W bardzo brutalny sposób, ale pozbyłem. Znaczy nawet nie wiem, czy to jest brutalny sposób. Ale się ich pozbyłem, także mają już szansę się spotkać. Dobra. I zacznijmy tak. Najpierw będziemy tak sobie po dwa. Główna baza to już nie będzie mi potrzebna. Wycinek gazety, okej. No to zaczynamy.
Rok 1993. Simon Gerr, nieznany dotąd naukowiec, zapowiada powstanie korporacji naukowej o kryptonimie Snow. Głównym celem firmy będzie wyjaśnić rzeczy niemożliwe i niejasne dla przeciętnego człowieka. Start firmy zaplanowany jest na rok 2001, 20 grudnia. Okej, miło wiedzieć. Raz, wycinek gazety numer 2. Plany Simona Gerra nie doszły do skutku. Naukowiec popełnił wiele przestępstw skutkujących organicznym względem jego przyszłej korporacji. Simon się nie poddaje i obiecuje kontynuować działania mające na celu stworzenie firmy doskonałej. Okej, jak na razie się w tym. Like, he suck with it, ale... Okej. Wycinek gazety numer 3. Rok 2004. Simon Gerr ogłosił, że za kilka miesięcy nastąpi debiut jego nowo powstałej firmy. Społeczeństwo jest podzielone na zwolenników, przeciwników jednak jedno jest pewne. Planowane otwarcie firmy odbiło szerokie echo w mediach. Profesor Charles Newton spotkał się z Simonem Gerrem. Obaj będą dyskutować nad słusznością firmy. Okej. Czyli pan Charles był Simonem Gerrem. Okej, miło wiedzieć. Rok 2005. Otwarcie firmy Simona Gerra nastąpi już za tydzień. Siedziba firmy powstanie na wyspie o kryptonimie Beta. Baza zastępcza zostanie wybudowana na małej wyspie o nazwie Alfa. Trwają prace nad zatrudnieniem członków korporacji. Im bliżej debiutu, tym więcej emocji towarzyszy społeczeństwu. Nasza redakcja otrzymała wiadomość o bójkach w Australii i Nowej Zelandii. O kurczę. Nie trzeba było budować firmy w kraju, gdzie kangury i plemiona. Co? Sorry, nie myślę teraz. Jestem katar. Rok 2005, dziś nastał dzień wielki. Simon Gerr ogłosił powstanie firmy w dniu 1 lutego 2005 roku. Snow obiecał natychmiastowe prace nad wieloma wynalazkami. Korporacja prosi ludność cywilną, by nie ingerowała w działalność firmy. Profesor Gerr zapowiedział powstanie promienia laserowego zasilanego na dotąd nieznaną substancję. Podobno wynalazek ma być przełomowy w dziejach ludzkości. Pojawiły się już pierwsze sprawy w sądzie z udziałem Snow. Simon Gerr komentuje sytuację następująco. Nie dziwię się, że ograniczona umysłowa ludzkość będzie walczyć z geniuszem wybranych do tego tytułu ludzi. Pomimo presji planuję dalej działać, by przyszłym pokoleniom żyło się lepiej. Nikt nas nie zatrzyma, obiecuję wam. Po tym komentarzu pojawiła się fala krytyki. To czy jest słuszne, czy nie, już niech państwo zdecydują. Okej. Okay. Ostatnia. Rok 2007. Korporacja istnieje już 2 lata. Przez ten czas powstało wiele teorii o sensie egzystencji firmy. Niektórzy sądzą, że została stworzona w celu przejęcia władzy nad światem. Jeszcze inni mówią, że Simon Gerr chce przywrócić pokój na Ziemię poprzez swoje badania. Simon Gerr spotkał się z profesorem Davidem McLeodem na wyspie Alfa. Podobno trwają tam wysilające badania nad prototypem potężnej broni atermicznej. Simon Gerr poinformował, że schwytał już 2 cywilów, których pozwie do sądu za złamanie zakazu. Krążą plotki, że te osoby rozbiły się na wyspie i szukały tam pomocy, której nie uzyskały. Reakcja Snow spotkała się z falą krytyki. Jeden z asystentów odpowiedział na zarzuty. Wydaliśmy już ogłoszenie publiczne, że każdy cywil ma zakaz wstępu na wyspę korporacji. Jeżeli ktoś nie przestrzega zakazu, otrzyma prawowitą karę. Informujemy, że wszystkie listy z zażaleniami zostaną przeanalizowane i powiemy ostatniego dnia od wysłania. Katerina Iwans, pogodynka telewizji ICE informuje o gwałtownych zmianach pogodowych w kolejnych dniach. Prosimy wszystkich o zachowanie ostrożności na drogach i zalecamy, aby pozostać w domach. Okej, to chyba wszystko. Tak, to wszystko. Okej, no nie mam problemu z tym. Oj. Co to jest za miejsce? Halo? Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie! Czy to jest główna baza? No. Chodź tu. Spróbujesz własnej broni. O w dupę! Thank you.
Nie, no chyba was... Chyba was powaliło, że będę się z tym wszystkim bił. Ja chcę poznać historię tego miejsca. Dajcie mi sekrety. Oj, woda. Ej, sorry, że ja nie walczę, ale... Ja chcę poznać sekrety tego miejsca. To już jest ostatni odcinek. A te potworki mnie zabierają z tego w ogóle przyjemność. Okej, obrazy widzę. Mam drewno? Nie mam drewna. To jest? To jest główny ośrodek snu. Dobra. Ile ma odcinek? Odcinek ma 15 minut, dobrze. Znaczy ma troszeczkę więcej, ale to niech będzie ostatni odcinek. Nawracamy szybko po... Kuźwa, co ja robię? Przecież ja mogę wrócić tamtym. Szybko. Sorry, że się tak stresuję, ale ja chcę to jak najszybciej skończyć. Chcę poznać historię tego miejsca. To jest tak ekscytujące jak... Wiadomość o tym, że... Że ziemia jest płaska, co? Wait, you serious? Yes, I'm serious, dobra. Drewna nie ma, bo oczywiście je wyrzuciłem i znikło. To sobie weźmiemy pochodnie stąd. Wszystkie. Prawie wszystkie. Ale tyle by oświetlić. Dobra, nie potrzebujemy już tarczy. Widzowie, dzieje się. Właśnie na naszych oczach dzieje się właśnie historia. W tej chwili poznamy informację. Dlaczego Snow wypuściło tak świeży oddech, co? What you talking about? Ej, nie powinno cię tu być. Powinienem tu być. Nie wiem, jaki ty masz problem. Powinno cię tu być. Mam to gdzieś. Weszłem tu, bo nie było nikogo tutaj. Dobra, sprawdzimy wszystko po kolei. Albo ten odcinek podzielimy na dwa i po prostu dzisiaj, zobacz, reaktory jądrowe, zakaz wstępu uniepoważnionym. Oh shit. Maszynownia chłodnie, okej. Nauka królową ludzi, czy to jest Simon Gerr? Giń! Jeśli to jest Simon Gerr, to niech ginie. Depozyt. Jest. Co tam było napisane? Dobra, możecie to zatrzymać, ale jestem pewny tego, że... Że zatrzymałem świat przed boom. Tego jestem pewny. Tego jestem w 100% pewny. Okej. Dobra, widzowie, nie wiem ile ten odcinek ma. Tu skończy się pierwsza część z 3 odcinków. Ogólnie tak. Dzisiaj jest wtorek. Następny odcinek pojawi się w środę, a później w czwartek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.